Pozostały nam jeszcze przeczenia. Wykorzystamy do nich sytuację pomyłek. Na przykład ktoś was weźmie za kogoś innego, ktoś błędnie zapisze dane i tak dalej. Pojawi się potrzeba przeczeń. Ja nie jestem Tomek, on nie jest dziewięciolatkiem, jej dom nie jest w Barcelonie i tak dalej. Potrzebny jest magiczny zestaw od I am do they are i słówko not, które będziemy wpisywać albo po am, albo po is, albo po are. Oto co powie Maciek o sobie i co będzie prawdziwe. My name is Maciek, I am from Poland, I am 10, my birthday is in January, my home is in Warsaw, my favorite food is pizza, my favorite sport is basketball and my eyes are blue. Żadna z tych informacji nie jest prawdziwa dla Sandry, dlatego powie: My name is not Maciek, I am not from Poland, I am not 10, my birthday is not in January, my home is not in Warsaw, my favorite food is not pizza, my favorite sport is not basketball and my eyes are not blue. Dla Bena też te informacje nie są prawdziwe. Benowi się spieszy, więc użyje skrótów. My name isn't Maciek, I am not from Poland, I'm not 10, nie ma I amn't, tak? My birthday isn't in January, my home isn't in Warsaw, my favorite food isn't pizza, my favorite sport isn't basketball, and my eyes aren't blue. Ostatecznie przyda nam się zwrot this is, to jest. Wstawiacie po nim imię i możecie w ten sposób kogoś przedstawić. This is Ben, he is from Spain, he isn't 11, he is 12. His nickname is Benny. Dziękuję bardzo.